Kanapki, kanapeczki, sandwicze. Dzisiaj pokażę Wam te wypasione na większy głód i zdecydowanie najsmaczniejsze. Zapraszam do oglądania. Hej, witajcie, z tej strony Maciej. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy najlepsze kanapki w Warszawie. Ale uwaga, nie jakieś tam kanapeczki posmarowane smarowidłem z serem i szynką, choć takie oczywiście też lubię i cenię, ale prawdziwe kanapki na pełnym wypasie. Często nazywane kanapkami premium, takie, które mogą zastąpić normalny duży posiłek. Wiecie, jak te słynne kanapki z Katz Delikatesen w Nowym Jorku. Będzie więc o dużych, sycących i szalenie smacznych sandwichach z różnym mięsiwem. Tutaj jednak zaznaczę, że nie będzie jednak o burgerach, bo burger też jest kanapką, ale kategoria burgery jest na tyle szeroka, że można o nich zrobić osobny film. Jeśli mam przygotować materiał o najlepszych burgerach w Warszawie, no to piszcie w komentarzach. Zobaczymy, co da się zrobić. A póki co, zasubskrybujcie kanał, by nie przegapić kolejnych filmów i lecimy z dzisiejszym tematem. Just a magic, just a magic, just a magic. Parę dobrych lat temu, kiedy wszyscy wokół w Warszawie jedli burgery, przy Koszykowej 1 otworzyli się Pogromcy Mitów, czyli miejsce, które swego czasu wyznaczało trendy. Mam już swoją kanapeczkę, zobaczcie, jaka malutka. O, nie widać. Muszę ją podnieść dłońmi. Tak to się prezentuje fantastycznie. Jest tutaj dużo pastrami, jest sos rosyjski, ser cheddar, kiszona kapusta oraz pikantne ogórki, więc jest to taki troszkę zmodyfikowany Ruben. Duże wrażenie robi na mnie pieczywo. Taki chleb tostowy, tutaj przygotowywany na miejscu. I w porównaniu do takiego Katz Delikatesen, gdzie to były dwie smutne kromki chleba, to wygląda naprawdę porządnie. Zobaczymy, jak reszta. Nie ma co czekać, jem. Po minie widzicie, że jest smacznie. Porównując to pastrami do pastrami ze Stanów, to jest na pewno ono bardziej tłuste, mniej ciągnące się, jest takie rozpływające się w ustach bardziej. Czy to dobrze, czy to źle? To już myślę, musicie sami ocenić. Mi ta kanapka jak najbardziej smakuje, choć no jest na pewno inna niż to, co jadłem w Stanach. Zwłaszcza w pieczywie, to bez dwóch zdań jest to pieczywo lepsze. Podkreślam to, lepsze. Poza kanapkami z pastrami w Pogromcach Mitów zjecie kanapki z szarpanym mięsem, od którego pogromcy zaczynali, oraz bardziej klasyczne burgery. Kolejnym miejscem wartym polecenia na wypasione kanapki jest Pastrami Bistro, a właściwie Pastrami Powiśle, jak od niedawna nazywa się ten lokal. Wybrałem się tam specjalnie pod nagranie tego filmu, ale znać o sobie dała niestety złośliwość rzeczy martwych i choć obraz się zarejestrował, to już dźwięk nie. Tym samym w telegraficznym skrócie przedstawię Wam, jak to wyglądało. Zamówiłem Rubena za 26 zł, to jest kanapka z pastrami, kapustą kiszoną, serem i sosem rosyjskim w żytnim pieczywie i zjadłem ją ze smakiem i dosyta. Nie był to najlepszy Ruben w moim życiu, te jadłem w krakowskich Meat and Go i Mr. Broda, ale wciąż jeden ze smaczniejszych w Warszawie. Polecam gorąco, raczej się nie zawiedziecie. Mówiąc o najlepszych i najbardziej wypasionych kanapkach, nie można nie wspomnieć o Roger That Foods. To miejsce, które poznałem pod koniec 2018 roku i które mocno namieszało w moim corocznym podsumowaniu w kategorii najlepsza kanapka. Tutaj niespodziewanie pod koniec roku pojawił się mój nowy faworyt, czyli kanapka z szarpaną wieprzowiną ze Smokera od Roger That Foods. Ta kanapka zdobyła moje uznanie przede wszystkim ze względu na fantastyczne mięso, które się w niej znalazło. Wyjątkowo dobrze przygotowana wieprzowina o fantastycznej konsystencji, o rewelacyjnym aromacie. Naprawdę to, że to mięso pochodzi z grillu wędzarni, czuć nie tyle od pierwszego gryza, co od pierwszego wdechu, gdy trzymamy kanapkę przed sobą i tylko już myślimy o tym, że chcemy się w nią wgryźć jak najdokładniej. Oczywiście w smaku ta cudna wędzonka też jest bardzo mocno wyczuwalna. No i też sama kanapka doskonale pod to skomponowana, czyli mamy tylko bekon, mamy sos barbecue, mamy czerwoną cebulę, no i bardzo dobre pieczywo. Nic więcej, bo też nic więcej tutaj nie potrzeba. To mięso ma być na pierwszym planie. Od tego czasu w Roger That Foods trzymają bardzo wysoki poziom. Kanapki z szarpaną wieprzowiną wciąż są doskonałe i wciąż mięso gra w nich pierwsze skrzypce. Mało tego, w ofercie pojawiły się też sandwicze z szarpaną wołowiną i te również są genialne, choć mimo wielu prób dalej nie zdecydowałem, które mięsiwo bardziej przypadło mi do gustu. Dzień dobry. Mówiłem Wam wcześniej o Pogromcach Mitów, który swego czasu był współprowadzony przez Andrzeja Andrzejczaka.
No i Andrzej Andrzejczak rozstał się z Tomaszem Tomaszkiem na tej kanwie biznesowej i otworzył po jakimś czasie swoje miejsce z kanapkami z mięsem, które nazywa się Mitologia. To jest też takie miejsce, w którym można kupić mięso, ale też ma w ofercie kanapki różnego rodzaju i idę teraz je przetestować. Nigdy wcześniej tych kanapek nie jadłem, jadłem inne kanapki z innych miejsc od Andrzeja Andrzejczaka, ale jeszcze z Mitologii nie, jestem bardzo ciekawy, co to będzie. Udało nam się zaparkować bardzo blisko Mitologii, bo jest to tam, nie wiem, czy widać. Czekaj, widać. A swoją drogą obok też jest bardzo ciekawy lokal. Salad Story? Nie, Burger Bar. Tutaj nie ma kanapek, tylko są burgery, ale one są bardzo fajne. Polecam zwłaszcza Green Chili Burgera. Jak kiedyś zrobimy film o najlepszych burgerach w Warszawie, to na pewno ten burger się tam pojawi. No ale chodźmy na te kanapki do Mitologii. Co zamówiłeś? Kanapkę z jagnięciną. Czekasz? Czekam. Mamy to. Zjem w samochodzie oczywiście. Jest tutaj ta kanapka piękna. Przykrojona na pół, wcześniej była jeszcze owinięta w dodatkowy papier, my robiliśmy zdjęcie, więc... I to jest jagnięcina. Jagnięcina z takim sosem miętowym, są pikle, pieczona papryka, szpinak. Jest to jagnięcina z Nowej Zelandii. A wszystko jest w takim pieczywie, które wygląda trochę jak pieczywo tostowe, to się nazywa chleb Pullman. Pachnie ładnie. Właśnie bardzo ładnie pachnie. Pachnie jagnięciną i tym sosem miętowym. I zapowiada się super. Zastanawiałem się, czy wybrać tą, czy kanapkę z golonką, ale postawiłem na jagnięcinę. Za nową soli lekką. I tutaj też taki majonez lekko pikantny. Ta jagnięcina jest taka mięciutka, rozpływająca się w ustach. Lekko taka przyprawiona pikantnie. Bardzo dobre. Mięso przepyszne jest na pierwszym planie. Te dodatki uzupełniają to fantastyczne mięso i pasują do jagnięciny doskonale. Też tego mięsa jest bardzo, bardzo dużo. Jedyny minus tej kanapki to jest to, że dość ciężko się to je, bo to jest taki duży kawał jagnięciny w zasadzie, który jest taki rozpływający się w ustach, więc on się łatwo odrywa, ale mimo wszystko ściskając tę kanapkę, to tak troszkę pływa nam w dłoniach. Jakość jest kosmiczna, smak jest fantastyczny i no, chyba dlatego warto po to sięgnąć. Ta kanapka kosztuje 32 zł i 90 groszy. Troszkę drożej od tej kanapki z paserami, którą próbowaliśmy w poprzednim miejscu. Ale myślę, że jest warta swojej ceny, bo jest i duża, i sycąca, i bardzo smaczna. I też bardzo ciekawa, bo kanapek z jagnięciną za wielu w Warszawie nie dostaniecie. Kończę już drugą połówkę i jest to naprawdę świetna kanapka. To pieczywo jest fantastyczne, jest takie mięciutkie, pulchne. Jest bardzo fajnym tłem dla wszystkich dodatków. Jagnięcina, tak jak mówiłem, pierwsze skrzypce, ale te dodatki też się mocno zaznaczają. I ten ostry majonez, i ten sos miętowy. I bardzo wyraźne pikle, czy czerwona cebulka. Patrząc na jakość użytych składników, myślę, że inne kanapki z menu też będą rewelacyjne. Jest na przykład kanapka z pulled porkiem, jest kanapka z pastrami, jest kanapka, którą tutaj nazywają klasykiem, jest to kanapka z takim mięsem jak do burgera. Jest też golonka, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i że czegokolwiek byście nie zamówili, to będziecie zadowoleni. Ja jestem zadowolony bardzo, także wcinam dalej, a my widzimy się w kolejnym miejscu. Mało wam wyśmienitych, wypasionych kanapek, no to szybko lecę z kolejnymi rekomendacjami. W obecnej w trzech lokalizacjach Kurze zjecie najlepsze kanapki ze smażonym w głębokim tłuszczu kurczakiem. Wielokrotnie o nich mówiłem tutaj na kanale, więc powtarzać się nie będę. Dodam tylko, że ostatnio w menu pojawiły się też wege odpowiedniki kurczakowych sandwiczy. Na świetne kanapki traficie także w Rico. Jednej z nich, dokładnie Philly Cheese Steakowi, przyznałem tytuł najlepszej kanapki 2019 roku. Taka była smaczna. A w często zmieniającym się menu kanapek jest jednak dużo, dużo więcej. I wszystkie są warte waszej uwagi. Najlepszą kanapką na świecie często nazywane jest wietnamskie banh mi. Sam aż tak daleko idących wniosków nie wysnuwam, ale rzeczywiście to potrafią być wyśmienite kanapki. Najlepsze banh mi w Warszawie zjecie moim zdaniem w Banh Mi Nam, gdzie znajdziecie też chyba największy wybór różnych kompozycji. Ja oczywiście polecam tę najbardziej wypasioną, czyli po prostu ze wszystkim. A jeśli na Służewiec wam daleko, no to uderzcie do Viet Street Food na Saskiej Kępie. Tam też zjecie obłędne banh mi, troszkę mniejszy wybór, ale wciąż świetne kanapeczki. Mówiąc o najlepszych warszawskich sandwichach, nie można pominąć Buena Vista Social Food, gdzie mają sandwicha Big Havana Club. Duży, tłusty i bardzo, bardzo smaczny. Uwaga,
tylko na wielki głód. No i jeszcze przystanek Ogień i Dym, który odwiedziłem w minione wakacje i w którym znajdziecie fantastyczne kanapki z szarpanym mięsem i azjatyckimi dodatkami. Więc jeśli lubicie to połączenie i cieszycie się, kiedy dużo sosu spływa wam po rękach, no to miejsce z Ursusa jest właśnie dla was. Koniec tej wyliczanki, ale odwiedzimy jeszcze jedno, dość niespodziewane miejsce. Dzień dobry. Kolejny dzień naszych poszukiwań super kanapek i trafiliśmy do Fortu Służew, gdzie znajduje się dziurka od klucza. Dziurka od klucza, którą już przynajmniej kilka razy na tym kanale pokazywaliśmy, głównie z uwagi na pizzę i makarony. Ale odkąd zaczął się lockdown gastronomiczny, ten drugi lockdown gastronomiczny, no to dziurka od klucza wraz ze swoimi siostrzanymi lokalami, czyli Arigator Ramen Shopem oraz La Sireną, oba lokale są na Pięknej i są tych samych właścicieli co dziurka od klucza. I razem z tymi lokalami dziurka przygotowała taką specjalną ofertę kanapek Panotto, czyli to są takie kanapki robione z tego samego ciasta co pizza. Jest 5 kanapek w ofercie, 3 są takie włoskie, dziurkowe i po jednej we współpracy z La Sireną i z Arigator Ramen Shopem, czyli wersja azjatycka i wersja meksykańska. Mam miejsce tylko na jedną kanapkę, więc długo myślałem nad tym, którą wybrać, no i stwierdziłem, że chyba najciekawsza będzie ta meksykańska z La Sirena. Zamówiliśmy przez telefon z odbiorem własnym, także idę, odbieram i jem. Odebrałem zamówienie i faktycznie wygląda to jak ciasto od pizzy. Nie jest to może jakoś bardzo fotogeniczne, ale w środku wygląda tak. Jest dużo kolendry, czerwonej cebuli, chyba marynowanej. Do tego jest sos fuego. Fuego to ogień, więc pewnie jakiś taki pikantniejszy. I jest wołowina w mole. Ona z tego co widzę jest taka szarpana, także myślę, że będzie fajnie soczysta. I ten smak meksykańskiego mole powinien się pojawić w tle. Nie wygląda ona tak spektakularnie jak te pozostałe kanapki, ale myślę, że może być bardzo, bardzo smaczna. Próbuję. Już po pierwszym gryzie wiem, że ta wołowina jest niesamowita. Mocno czuć to meksykańskie mole. Meksykańskie mole to, upraszczając rodzaj sosu, jest kilka różnych rodzajów mole i zawsze w tym sosie znajdzie się dużo papryki, dużo przypraw, często też gorzką czekoladę. Robi się go bardzo długo i jest bardzo, bardzo aromatyczny. Smakuje jak nic innego na świecie. W Polsce rzadko bywa, więc super, że na coś takiego trafiłem. Tak po tym pierwszym kęsie czuję głównie mięso, także jem dalej. No właśnie, to dobra. Ciasta faktycznie smakuje jak ciasto od pizzy. Cebulka jest takim akcentem słodko-kwaśnym. Dominuje mięso, gdzieniegdzie pojawia się kolendra. Lekka ostrość od tego sosówego jest, ale nie jest ona jakaś bardzo duża. Rewelacja. Jestem zachwycony tą kanapką. To jest rzeczywiście coś innego, coś czego nigdy wcześniej w Polsce nie spotkałem. Podobny smak i czasem można znaleźć w burrito. Aczkolwiek ja na przykład w La Sirenie nie zawsze byłem zadowolony z jedzenia. Nie zawsze ono było fantastyczne, czasem było po prostu dobre. No to rewelacja prawdziwa. Sonia wzięła gryza, ma makaron w torbie jeszcze, ale wzięła gryza ode mnie i mówi, że no sztos. Jakby to zostało w karcie dziurki od klucza na zawsze, to czasem miałbym wątpliwość, czy zamówić sobie takie panotto, czy może jednak pizzę. Pewnie nie zostanie, także to jest taka rzecz, którą możecie dostać tylko teraz, w trakcie lockdownu gastronomicznego, w dowozie i w odbiorze osobistym. To było bardzo smaczne, bardzo sycące. To ciasto od pizzy świetnie spisało się w roli pieczywa. Jedyne, co działa na minus tej kanapki, no to fakt, że trochę tego sosu wylatuje, no i w samochodzie no nie jest to jakoś pożądane. Ja mam już trochę brudną kurtkę. Lepiej chyba to sobie zamówić do domu i zjeść przy stole porządnie. Będę długo myślał o tej kanapce i będę chciał na nią wrócić jak najprędzej. Jedna z tych nielicznych kanapek, która bardzo mocno wyróżnia się na tle innych pokazanych w tym filmie. Gorąco, gorąco polecam. Wygląda z zewnątrz najmniej apetycznie, a smakuje fantastycznie. Cena każdego panotto w dziurce od klucza to 32 zł, niezależnie od kompozycji. Dajcie znać w komentarzach, która z dzisiejszych propozycji podobała wam się najbardziej i jaka kanapka po obejrzeniu tego odcinka wydaje wam się najciekawsza i najsmaczniejsza. Ode mnie tyle na dziś. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego.